Czodziejskiej, grupa konna Dextarium. Idzia. Muzyka. Wobec muzyki Dani Róż. Przed Państwem Paweł Kramarz na siwym koniu. Biała wieża w Kerbie. Wieża Będzina w zamku Będzin. I ten, który się chciał dopasować do malworskiego klimatu, zapuścił wielką rudą brodę, żeby wyglądał jak komtur, a nóż wygryzie komtura wielkiego na zamku w Malworku, Grzegorz Będzin! I tak, drodzy Państwo, dama mojego serca, ze względu na to, że ja tu będę musiał dzisiaj papugować troszeczkę, więc ona będzie robiła za mnie, dama Renata Rodzińska Elbu Jelita na koniu bez cepię. No, ty koni jest tak dużo, że się tam nie mylę. Nawet tak ładnie się ustawiła, że nawet ja bym tak ładnie nie cofnął. I ten, który jest czarny jak smoła, od czasu do czasu przebłyski siwizny, bo ma już swoje lata, ale jeszcze jest całkiem biurny, Dariusz Sadowski. I też Dariusz przyjechał do nas z Pszczyny, w tamtym roku przyjechał na rowerze, dzisiaj trochę przybiegł na nogach, trochę stopem, ale jest, żeby się Państwu pokazać, Dariusz na koniu Monki. I tak, żeby nie zanudzać, chcielibyśmy jeszcze Państwu pokazać tylko parę szyków. Konie się przy okazji rozgrzeją. Państwo zobaczą, jak to wyglądało na polach bitwy, jak te szyki się ustawiały, w jakiej konfiguracji były i tak dalej. To, co w tej chwili przed Państwem stoją, to jest szyk płot. Szykiem, naprzód, marsz! I nasze konie ruszyły. Ja będę, drodzy Państwo, wydawał komendy, oni oczywiście będą te komendy wykonywać, lepiej lub gorzej. Państwo to będziecie oznaczać oczywiście oklaskami. Całość, tył na lewo, marsz! Tył na lewo, zauważyliście, drodzy Państwo, koń wewnętrzny prawie wchodzi w miejscu, reszta szybko biega, równają i w tym szyku poruszają się dalej. Szyk czałownicy, twórz! Szyk czałownicy, czyli co drugi wyjeżdża do przodu, drodzy Państwo, szyk, który był bardzo często używany, jeśli chodzi o atak na piechotę, dlatego że z przodu jechali kopijnicy, którzy rozwalali przednie szyki, z tyłu ewentualnie też kopia, trzeci szyk już były miecze, ewentualnie włócznie rohatyny, czyli trochę krótsza broń czerwcowa. Tak to mniej więcej wyglądało. Całość, tył na lewo, marsz! Całość, czyli drodzy Państwo, znowu cały ten szyk obraca się o 180 stopni, równają pierwsze szyki, równa drugi szyk i konie, jak zauważyliście teraz, ci z przodu, co idą, mogą obserwować, konie są idealnie, pokrywają się, są pomiędzy, tak to mniej więcej wygląda, czyli są, uzupełniają się. Szyk, płot! Czyli z powrotem wracają do szyków płot, koń idzie łeb w łeb, równo. W tym szyku tak samo bardzo często używano tego szyku przede wszystkim do bardzo, powiedzmy, no, niezbyt zwięzłej piechoty. Całość, tył na lewo, marsz!